Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dzisiaj na kanale zagościł jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych seryjnych morderców po strach dzieci, zwierząt i dorosłych, Frederick Charles Krueger. Geneza upadku tej postaci sięga klasycznie, jak to w takich przypadkach bywa, samego dzieciństwa. Jego matka Amanda Krueger była zakonnicą, która pracowała w szpitalu psychiatrycznym w Springwood. Pewnego dnia przez błąd proceduralny podczas zamykania oddziału została uwięziona w sali z jednymi z najniebezpieczniejszych psycholi. Jak się domyślacie, została wykorzystana. A efektem tego wydarzenia było poczęcie przyszłego koszmaru z ulicy Wiązów. Zaraz po urodzeniu Benkart został oddany do sierocińca, skąd zabrał go pewien mężczyzna. Można było pomyśleć, że los się do niego uśmiechnął, jednak było zupełnie inaczej. Nowy prawny opiekun Frediego był Alfonsem i chciał wykorzystać go w celach zarobkowych. W momencie, gdy zrozumiał, że dziecko się do niczego nie nadaje, często bił młodego Krugera. Lata bicia i upokorzeń odcisnęły swoje piętno na młodzieńcu, który zaczął sam sprawiać sobie ból poprzez samookaleczenia. Ostatecznie podpalił dom, w którym się wychowywał, a w pożarze spłonął jego oprawca. Kilka lat później Freddy ożenił się i miał nawet córkę. Pomieszkiwał w spokojnej lokalizacji określanej mianem ulicy Wiązów. Była to jednak cisza przed burzą i prawdziwymi okropnościami, które miały nastąpić. Niedługo potem zaczęły ginąć w okolicy dzieci. Okazało się, że Freddy skonstruował rękawicę z pazurami, którą mordował dzieciaki. W momencie, gdy dowiedziała się o tym jego żona, ten zabił ją z zimną krwią. W końcu jednak sąsiedzi odkryli, że to on stoi za licznymi morderstwami, za co stanął przed sądem. Jednak przez błędny system sprawiedliwości uniknął kary i wyszedł na wolność. Rodzice ofiar w momencie ogłoszenia wyroku poprzysięgli zemstę i wyśledzili go, gdy ukrywał się w jednej z piwnic. Osaczyli go, mając przewagę liczebną, skatowali i spalili w kotłowni. Potem wywieźli jego ciało na wysypisko, gdzie go porzucili. Freddy jednak się wycwanił i przed śmiercią sprzedał swoją duszę diabłu, który ofiarował mu nieśmiertelność. Po tych wydarzeniach powrócił i zaczął nawiedzać dzieci swoich oprawców w snach. Posiadał potężne moce, pozwalające mu przenosić skutki zadawanych obrażeń ze snów do prawdziwego świata. W ten sposób wiele jego ofiar było odnajdowanych w łóżkach w zmasakrowanej formie. Krueger w snach posiadał nieograniczone moce i jedynym ratunkiem dla ofiar była udana ucieczka. Kiedy zdołały wymknąć się oprawcy, miały szansę przetrwać, przynajmniej do następnego spotkania. Oficjalnie oczywiście ginął kilkakrotnie, jednak powracał, aby dokonywać kolejnych makabrycznych zbrodni. Wiele z jego ofiar było świadomych, że nie można go pokonać we śnie, więc próbowały go wywabić do prawdziwego świata. Mogło się wydawać, że ostatecznie to jego własna córka wysłała go do piekła za to, co zrobił jej matce, jak i innym ludziom. Po tym, jak udało się go zneutralizować, mieszkańcy Springwood dobrze postarali się, by o nim zapomnieć. Usunęli wszystko, co było z nim związane i chociaż w najdrobniejszym stopniu przypominało o wydarzeniach, w których brał udział. W momencie, gdy wspomnienia ludzi zaczęły znikać, jego moc słabła i nie mógł się wydostać z piekła. Będąc jednak w czeluściach otchłani, spotkał tam Jasona, którego wskrzesił i wysłał, aby mordował w jego miasteczku. Ludność od razu, widząc, co się dzieje, przypomniała sobie o Freddym, przez co odzyskał on swoją moc i powrócił do świata ludzi. Paradoksalnie, dwaj mordercy pokłócili się o możliwość nękania mieszkańców i doszło między nimi do pojedynku, który wygrał Jason. Czysto teoretycznie, bo w momencie śmierci Krugera ten uśmiechał się i widać było, że będzie w stanie ponownie powrócić. Tak też zresztą się stało. Oficjalnie Wes Craven nazwał postać Freddy'ego od imienia swojego oprawcy, który terroryzował go w szkole. Sam koncept postaci nawiązywał również do znanego przywódcy sekty zwanej rodziną Charlie'ego Mansona. To właśnie wyznawcy tego kultu dokonali m.in. znanego morderstwa Willie Polańskiego w Beverly Hills z 8 na 9 sierpnia 1969 roku. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!